Kurczę, taka piękna pogoda. Może nagrałbym sobie 5 ćwiczeń, które pomogą Ci w podciągnięciach? Dobry pomysł, jedziemy z tym. Siła! Pierwsze ćwiczenie, które powinniśmy wykonać, to na pewno wzmocnienie naszego ciała poprzez pompki damskie, pompki, ćwiczenie na brzuch, ćwiczenia na korpus, żeby się wzmocnił również. Zwiz na drążku i spięcie całego ciała, delikatnie wysunięcie nóg przed siebie i czasem zerknięcie w górę. To w przyszłości ułatwi nam podciągnięcie. Naszym drugim ćwiczeniem będą podciągnięcia ostre niskie na poręczach albo na drążku. Pamiętajmy tutaj o głębokim chwycie, spięciu pośladków i brzucha, żeby powstała nam deska i przyciągamy się do drążka klatką i łopatki staramy się ściągnąć razem. Takich serii powinniśmy wykonać od 3 do 5, w powtórzeniach od 6 do 12. Naszym trzecim ćwiczeniem będą podciągnięcia z gumą. Wybieramy sobie odpowiednią sprężystość do swojej wagi, do swoich sił. Ja sobie wezmę czerwoną. Jeśli szukacie takich gum, to zapraszam na stronę www.bushido-sport.pl. W wyszukiwarce wpiszecie powerbandy i wyskoczą Wam takie gumy. Ja w komentarzu dodam Wam hasło, które da Wam 10% zniżki na takie gumy. Wchodzimy sobie, dajemy na stopy, łapiemy się pewnym mocnym chwytem, spinamy całe ciało i przyciągamy klatkę do drążka. Staramy się wolno opuścić. Serię i ilość powtórzeń dobieramy indywidualnie ze względu na gumę i siłę. Jeśli nie chcemy inwestować w takie gumy, mamy też alternatywę. Wchodzimy sobie na przykład na drabinki bądź dajemy krzesło. Opieramy kostki o drabinki, łapiemy się drążka i staramy się jak najwięcej użyć siły rękoma, mniej nogami. I powoli opuszczamy. Naszym czwartym ćwiczeniem, które pomogą Ci w podciągnięciach, są negatywne opuszczania. Wchodzimy sobie na stołek, bądź ja użyję tutaj drabinek. Bierzemy brodę nad drążek, spinamy całe ciało i staramy się jak najwolniej opuszczać. Jeszcze raz. I opuszczamy powolutku. Widać tylko moją głowę, ale to nie szkodzi. Lecimy z ćwiczeniem numer 5. Izometria. Jeśli potrafimy się chociaż raz podciągnąć, bądź mamy stołek albo drabinki pod ręką, wchodzimy sobie nad drążek, spinamy całe ciało i staramy się przytrzymać tak kilka sekund u góry, później niżej i na dole. Powtarzamy takie ćwiczenie 3 serie po od 5 do 15 sekund w każdej pozycji. Jeśli do swoich treningów dorzucicie te 5 ćwiczeń, to na pewno zobaczycie efekty. Jeśli Wam się one spodobały, to zostawcie mi łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i śledźcie mnie na bieżąco na moim Instagramie i Facebooku. Miłego wieczorku, miłego dnia. Siła!